No, więc tak jak mówię, wczoraj wysłałam, słuchajcie, wiadomość, nie piję jednak kawy, po prostu się będę zbierać, wyszykuję się, czekajcie, postawię was na razie tu, bez statywu, wydaje mi się, że powinno być ok, oby się tylko nie spadli, na razie nie chcę kłaść na statyw, zrobimy sobie szybciutką pielęgnację, moją standardową, dlatego, że postanowiłam, że kawę wypiję sobie albo w rękę wezmę w koście, albo w Greksie to może nie, albo w Maku. Mam ochotę przejść się do TK Maxa i kupić, słuchajcie, jeżeli będzie jeszcze, to chciałabym już kupić ten strojek taki, który tam ostatnio widziałam. On był po prostu 100% takim, jakiego ja bym chciała. Bardzo mi się on podoba. Ja nie chcę choinki, mówiłam wam, że ja nie chcę choinki, także... U nas choinki w tym roku nie będzie, jest to troszeczkę głupota, ja nie mam małych dzieci, nie przyjeżdża do mnie też nikt z małymi dziećmi, żeby pod tą choinkę zaglądać, nie wiadomo jak, czy ten Mikołaj przyszedł, czy też nie przyszedł. Czekajcie, muszę się tutaj skoncentrować, używam zalotkę. Użyjemy sobie oczywiście kremik, jakiego recenzję już macie na kanale, to jest najprzyjemniejsze 2 minuty mojego poranku. Jeżeli chodzi o aplikację, o konsystencję, słuchajcie, i o ten zapach, to tak. Dałabym za niego 50 zł, ale nie 120. To już od razu mówię, dlatego że no jednak 120 w sensie nie robi on nic z moją buzią, naprawdę nic nie widzę, no nie wiem, no używam go kilka dobrych dni i nie widzę jakiejś specjalnej zmiany. Na pewno jest on fajny, jest ta buzia, jak to on fajnie wyschnie, to jak się wchłania, to jest ona delikatna, ale ja taką samą mam po reszcie kremów, także nie mogę powiedzieć, że to zawdzięczam temu kremowi. Być może nawilża fajnie tą skórę, ale to tak jak mówię, to już trzeba byłoby dać pod ocenę specjalisty, a nie taką moim gołym okiem, bo tego naprawdę, uwierzcie mi, że nie widać. Poza tym, że cera, skóra jest taka gładka, no ale ja taką gładką mam, jak stosowałam nawet ten Clarins, także... No tu nie mogę zawdzięczać temu kremowi, ale słuchajcie, konsystencja taka mleczkowa wręcz, taka jak mleczko kokosowe, konsystencja i zapach to zniewalają i dla tego zapachu dałabym za ten krem połowę ceny, no ale nie tą jego wartość. No i co, nie wiem nawet czy będę stosować sobie teraz jakiś podkład, wydaje mi się, że nie. Lecę, słuchajcie, szybko do TK Maxa, po TK Maxie mam co jeszcze koło siebie. Rozmyślałam nad tym kółko krzyżyk, słuchajcie, ale kurde, 14 funtów, trochę mi szkoda. Jednak nie, to jest taka tylko, wiecie, przyjemnostka, z 3 razy pewnie zagramy i to pewnie będzie tylko stałe jako ozdoba, więc na razie się też wstrzymam. Dzisiaj użyjemy sobie zapach, o dziwo, nie wiem dlaczego, ale mi się go po prostu zachciało, jak układałam te perfumy. Użyjemy sobie tego, bo to jest taki zapach typowo miodowy, Pure Honey, to jest z serii Kim Kardashian w ogóle, ja go kiedyś kupiłam w TK Maxie. Pamiętam, że wybrałam go ze względu na opakowanie, czyli na butelkę i powiem wam, że no zobaczcie, no zużyłam go, fakt, że go długo mam, ale to jest taki typowo miodowy zapach, jakbyście się wypsikały praktycznie miodem, tylko trochę świeższym, ale bardzo ładny i bardzo trwały jest ten zapach. No i co? I zastosujemy sobie dzisiaj drugi tusz i przy okazji też zrobimy sobie, właśnie tu jeszcze moja kredka, zrobimy sobie test tego tuszu, pokażę wam totalnie na żywo. Tu była moja kredka, tylko ona była złamana. Jej już jest resztka, w ogóle powinna sobie jeszcze dokupić. To jest ta z Benefit. No i jeszcze może mi coś tutaj trochę narysuje. Idę, słuchajcie, dopiero na brwi. Idę kiedy? Kiedy idę na brwi? We wtorek? Chyba we wtorek dopiero, także no jeszcze się trochę muszę pomęczyć. No ale jak widzicie, zobaczcie, no tu nie trzeba... Ja takie dwie lewe ręce, jak sobie coś tu umiem zrobić, to wy też sobie zrobicie. No zobaczcie, jaka różnica. Tutaj już coś widać, że coś mam, a na tej drugiej niestety nie, na lewej. Teraz sobie podrasuję. Bardzo fajna. Ten nowy produkt też mnie trochę korci. Też mnie trochę korci. Nie wiem, czy dzisiaj, pewnie już nie dzisiaj, bo pewnie nie zdążę, bo idę na popołudnie dzisiaj do pracy, więc dzisiaj już sobie nie poruszymy jakichś trudnych tematów. No bo to jednak trzeba czasu, ja muszę sobie siąść i do was pogadowywać, a dzisiaj za bardzo nie mam czasu, żeby właśnie siadać i pogadowywać. Fakt, możecie powiedzieć, że mogłabym teraz, no ale teraz właśnie się zbieram, szykuję i wychodzę, więc to jest takie w przelocie, a w przelocie ja nie chcę nagrywać żadnych filmów.
Tylko chcę się skupić w 100%. No ona już mi się kończy. Tutaj już nic nie wycisnę, już nic nie ma. Ona mi odpadała i ja to wkładałam. Więc na pewno to jest ta Precisely My Brow Pencil w kolorku 3. Więc to jest na pewno coś, co będę musiała już zakupić nowe. Bardzo też lubię tę Essence i znowu ją odnalazłam i znowu jej używam. Bardzo jest fajna. Polecam też z tej serii Gimme Brow. To jest rzecz, którą ja uwielbiam. I trzecia rzecz, jaką uwielbiam, gdzie ty jesteś, to jest Cabrow. Ja mam tą miniaturkę. Uwierzcie mi, że ona na bardzo długo starcza. To jest ta miniatureczka, mała wersja i naprawdę, ja mam tą w kolorze 2. Zaraz Wam zresztą zademonstruję chociaż kawałeczek. Ja już to mam tyle, że ja nie wiem, co musiałabym zrobić i jak używać, żeby to całe zużyć, słuchajcie. O. I tak naprawdę to tylko wystarczy, słuchajcie, poprawić sobie ten zarys i szczoteczką fajnie sobie tutaj dojechać, wyczesać. I super, i to już mi wystarcza. Wiem, że mogą się wydawać krzywe, no ale ja takie brwi mam. Ja nie lubię sobie rysować na skórze brwi. Chcę, żeby były one w miejscu, w którym są. A że mam takie, jakie mam, nieproporcjonalne, to nic na to nie poradzę. Teraz zastosujemy sobie dokładnie ten tusz. Cały czas używam primer, już Wam o tym też mówiłam. Chcę go po prostu używać jak najdłużej, żeby faktycznie sprawdzić ten efekt. Być może nawet chcę go zdenkować. I teraz chcę Wam pokazać właśnie test tego tuszu z Science Formula. To jest dokładnie ten. I tutaj mamy volume, a tutaj mamy length. I tutaj ja chcę zastosować tą opcję wydłużającą. No i teraz Wam pokażę dokładnie na tej rzęsie. Nie wiem, jak się tu malować, żeby Wam to pokazać, bo lusterko mam naprzeciwko siebie. A statyw troszeczkę dalej. Więc jakoś spróbujemy tu sobie zaradzić. Patrzę trochę tu i maluję. I tak jak tamta szczoteczka widziałyście, że nabierała mega dużo produktu i nawet fajny był efekt, tak tutaj no faktycznie, że trzeba się troszeczkę więcej namachać, ale zobaczcie, jak on fajnie rozdziela te rzęsy, bardzo ładnie je rozczesuje, nie skleja, no i faktycznie wydłuża, słuchajcie. Nie ma co, ale wydłuża. Ja tych rzęs prawie nie mam. Zaraz Wam pokażę różnicę między jednym okiem, a drugim. No i zobaczcie moje jedno oko, a zobaczcie, jakie mam rzęsy w tym drugim oku. No przecież to jest kolosalna różnica. Prawie nie mam rzęs, a ta szczoteczka naprawdę pięknie je wydłuża. Nie wiem, jak ona to robi, ale bardzo mi się ten efekt podoba. Jak nabieracie w ogóle ten produkt, to macie wrażenie, że go w ogóle nie nabieracie, a mimo to on jest. No i w ten oto sposób ja już jestem wyszykowana, jeżeli chodzi o mój make-up, no make-up, nie no, czy to jest dobre światło, słuchajcie, zapalę jeszcze te lampeczki, może coś to troszeczkę pomoże, tak wyglądam, jeżeli chodzi o tusz, to wiecie co to jest, jeżeli chodzi o usta, to jest to Fenty i to jest mój ulubiony odcień, czyli ten Fussy Fussy. To jest dokładnie ten. Bardzo go lubię, to jest idealny dla mnie odcień. Szkoda, że tyle kosztuje. Jakbym znalazła jego w promce razy 3, w sensie, że 3 produkty gdzieś tam w jakiejś promocji, to na pewno bym zakupiła. Jeżeli chodzi o dzisiaj mój podkład na twarzy, który wygląda, wydaje mi się, bardzo naturalnie. Aczkolwiek ja już trochę jestem blada, powinnam iść chociaż na 10 minut na solkę, słuchajcie, żeby troszeczkę sobie ten kolorek podreperować, bo jestem naprawdę już biała. I każdy u mnie, słuchajcie, podkład teraz będzie wyglądał, jakby był za ciemny. To jest Hehan. I to jest coś fantastycznego, jeżeli chodzi o aplikację, dlatego że on pachnie ciasteczkiem. Pachnie Wam ciasteczkiem, podkład rewitalizujący z ekstraktem z kawioru. Ja mam w odcieniu 903 beige. Nie wiem, czy to się wyzmuje. Jest. 903 beige. I co ja Wam to powiem? Rewitalizujący z wyciągiem z kawioru dla natychmiastowego. Jestem. Dla natychmiastowego ożywienia skóry, ujednolica koloryt skóry, maskuje drobne niedoskonałości. Na ten temat się nie wypowiem. Nadaje skórze sprężystość i delikatność. O sprężystości bym raczej tu nie marzyła, ale delikatność być może. Jedwabiście kremowy idealnie wtapia się w skórę, zgodzę się. Cera jest widocznie ożywiona i wygładzona, zgodzę się. Dodam od siebie, że nie wbija się, nie wpija się w nie podkreśla pór i nie wbija się w zmarszczki, także to fajne.
Podkład zawiera mieszaninę niezbędnych soli i aminokwasów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania skóry każdego dnia. Tutaj to bym już tak daleko nie poleciała. Naturalnych olejów i substancji aktywnych przed użyciem wstrząśnij palcami, pędzlem lub gąbeczką nakładamy warstwowo, nie tworzy efektu maski, prawda? Bardzo fajny, ale przede wszystkim to, że pięknie pachnie. Naprawdę ciasteczkiem Wam po prostu pachnie pod nosem. Także mam na sobie właśnie na tej twarzy mam ten podkład i zmalowaną, jeżeli chodzi o rozświetlenie, delikatnie rozświetlacz zmalowanej. No i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o moją stylizację, o tak właśnie stoi biurko, widzicie? O. Za oknem. Jeżeli chodzi o stylizację, to mam taką. O, czekajcie. O, to też miało ułatwić mi nagrywanie Wam stylizacji, gdyż będzie widać wszystko, począwszy od moich skarpetek po górę, po czapkę. No, także, o, lustro trzeba chyba trochę przetrzeć przy okazji, pogłaskać. Tak się prezentuję. Na sportowo nie będę tutaj Wam rzucać żadnymi markami, że Bershka, że Sreszka, że Top Shop i tak dalej. Nie, wszystko chyba bodajże jest nawet dzisiaj z Primarka. Poza leggingsami, które są z TK Maxa, albo nawet chyba Oliwii z JD, nie pamiętam teraz. Skarpetki Ivy Park z TK Maxa, koszulka z Shein, ta ze skrzydłami, kurteczka, ostatni nabytek z Primarka za 11 poundów. Uwielbiam za kolor. I co? Jedyne, co mi zostaje, to znaleźć jeszcze gdzieś położyłam, słuchajcie, moją obudowę do telefonu. I najstarsi górale nie wiedzą gdzie. Położyłam gdzieś obudowę do telefonu, więc biorę obudowę do telefonu. A tu położyłam, bo mierzyłam, słuchajcie, mierzyłam miejsce te na pralkę. Mierzyłam tą wnękę na pralkę, tamtą właśnie, o tą tam. Dlatego, że piszę właśnie z panem w sprawie jednej pralki. Okazuje się, że ona już jest sprzedana, co prawda, ale on ma jeszcze inne na stanie. No i się właśnie mnie tutaj pyta, jakie tam te wszystkie, no, wszystkie, jakie dla mnie pasowałyby te wszystkie tam wymiary, pomiary. No, jak się w tej pralce to nazywa? Słuchajcie, czekajcie, postawię Was tu oprę o podkład. Da radę? Bo da radę, co? Wystał, wystał. Słuchajcie, ile tu miejsc na statywy. No jak się to, te obroty, o, szybkość, prędkość, obroty, więc mu tam powypisywałam to, co mnie interesuje i zobaczymy, bo planuję na koniec tego tygodnia, jakoś po wypłacie, właśnie zakup. Książę, kot mi skoczył. Zakup pralki. To jest jedyna rzecz, jakiej nam brakuje. No i kuchenka, ale kuchenkę mam na razie jeszcze od Karolci, ale też będę chciała to zmienić, żeby już jednak oddać jej tą, a używać swoją. Przynajmniej wiecie, jak ją ubrudzę, to nie będzie mi szkoda. A tą głaszczę, cackam się z nią jak z dzieckiem. No, jestem już gotowa, wybywam. Fajnie nawilżający jest ten podkład, to muszę Wam powiedzieć. Biorę okularki, biorę torebkę. Jak coś będzie fajnego w TK Maxie, to oczywiście Wam nie omieszkam pokazać. Sama jestem ciekawa. Zamykam tutaj, słuchajcie, drzwiczki. O, właśnie, miałam zobaczyć Glade. Jaki ty. Właśnie miałam zobaczyć. O, przyczepiłam sobie właśnie na taki haczyk, widzicie? Żeby nie wbijać kolejnych gwoździ. Miałam zobaczyć, jaki tu jest wkład. Czy mały Glade pojedynczy. I tutaj mam też chyba Glade, i to jest ten duży Glade. Tak, czyli muszę zakupić. Tak, bo tu już jest taka reszteczka. Biorę torebkę, słuchajcie, i spitalam. I jak coś będzie fajnego, to oczywiście Wam pokażę. Odezwę się. Jeszcze muszę wziąć okularki gdzieś tu. Gdzieś tu powinnam mieć. Tej torebki nie biorę, biorę moją torebkę i biorę okularki. No i spadam, także do usłyszenia. No i hej, słuchajcie, kochani, to był kolejny wypad do sklepu po coś konkretnego i wychodzę bez tego. Poszłam po stroik, po choinkę, ale powiem Wam, że dzisiaj jak się przyjrzałam temu stroikowi i mam dać dwie dychy za takie maleństwo, to już chyba złego zagowolałabym, nie wiem, jakąś średniej wielkości choinkę. Nie wiem, po prostu dzisiaj chyba nie był mój dzień. Zostawię to sobie jeszcze na później. Teraz właśnie zmierzam do McDonalda. Co zakupiłam? Zakupiłam wieszaki, bo tego nigdy za wiele. Zakupiłam pojemniczek na patyczki do uszu, czyli to, co chciałam. Zakupiłam tusz. Tusz wydłużający słuchajcie, jak się to nazywa? Z tymi włókienkami takimi przedłużającymi nasze rzęsy.
Także to też zakupiłam z Christian Breton. Też dobra cena. Spojrzałam, słuchajcie, na opinie. Opinie były pozytywne, także sporo dobrych, więc mówię, biorę. Spróbujemy, przetestujemy. Mam nadzieję, że się lepiej spisze niż słuchajcie, ten primer z Max Factora, który o dziwo kosztował 12 funtów, a to kosztowało teraz chyba 7 czy 8. No, także to chyba wszystkie zakupy. Idę do Maca. Wezmę chyba milkshake'a i kanapkę albo coś tam, jeszcze nie wiem co. Zjem i wracam do domu, bo już jest druga. No, także w domu Wam pokażę oczywiście, co zakupiłam. No, chociaż Wam powiedziałam, to Wam jeszcze pokażę. Także minął mi czas bardzo szybko. Jestem już przed Maciem, także ja będę wchodzić, słuchajcie, do środka. I co? I odezwę się do Was, myślę, że już z domu.